tu jest już walka na noże bez kurtuazji. Tu jest pewien kryzys przywództwa w Ukrainie. Trzeba się go zdefiniować, jakie ma obszary, jakie ma cechy to i należy z tym, należy to zwalczać. Maciej Korowaj, pułkownik rezerwy, specjalista od wschodu, ekspert, jest moim państwa gościem. Widzieliście państwo, szanowni, reportaż propagandowy rosyjski z batalionu czołgów T-62M z Zaporoża. Po co się robi takie reportaże? Po to, żeby pokazać armię rosyjską i znaleźć rekruta. To też przecież jest jakaś promocja wojska. A jest z tym problem? W Rosji problem może nie jest aż tak wielki, jak ma na przykład to Ukraina. W Rosji jest problem z procesem szkolenia i tutaj ten wydolność systemu szkolenia jest tutaj problemem, bo tego rekruta Rosja ma. A na czym polega ten problem ze szkoleniem? Zbyt mało czasu jest na to? Czas jest głównym czynnikiem, który się bierze pod uwagę, ale też to, jaki Rosja przyjęła sposób na Ukrainę. A mianowicie sobie obliczyli to w sztabie generalnym, że Ukrainę najlepiej pokonać demografią, czyli tym, co mogą Rosjanie wrzucić do okopów, a Ukrainie musi to z okopów po prostu wykopać za pomocą swoich oddziałów amunicji dostarczanej z Zachodu. Rosja to sobie obliczyła, stwierdziła, że tak najlepiej będzie walczyć z Ukrainą i w ten sposób walczy. Wspomniał pan o tym, że Ukraińcy mają problemy z rekrutami i to, że Rosjanie wykoncypowali sobie właśnie taki pomysł na tę wojnę, czyli rozumiem, że to będzie wojna taka zamrożona de facto, bo widzimy w zasadzie, że postępy tej ukraińskiej kontrofensywy są bardzo ograniczone. Rosjanie mają znacznie większe możliwości, nie tylko mobilizacyjne, ale również dostarczania i produkcji tego sprzętu na front i po tych bez mała 2 latach, bo za chwilę będą 2 lata od inwazji rosyjskiej, okazuje się, że Rosja wcale nie jest taka słaba, jakby nam się mogło wydawać. No to kwestia wielkości. No zawsze państwo o wiele większe, tym bardziej państwo atomowe w stosunku do państwa mniejszego, nieatomowego, zawsze będzie miało przewagę. To nie jest tak, że można pokonać Rosję, można ją zmusić do tego, żeby ograniczyła swoje cele, ale czy ją rzeczywiście można pokonać, przynajmniej w tym wymiarze, co Ukraińcy robią? Próbowano. Ja liczyłem i też zakładałem, że Ukraińcom starczy wysiłku na to, żeby przynajmniej na tym kierunku zaporowskim zagłodzić te jednostki rosyjskie, jednak tam zabrakło pewnej odwagi atakowania celów, które budowały dodatkowe drogi logistyczne. No i Rosjanie wytrzymali ten napór ukraiński zgodnie z przewidywaniami swoimi. Chcieli walczyć w tym rejonie, przygotowali się do tego. Po to były ucieczki Rosjan spod Kijowa i spod Hersonia, żeby przygotować się właśnie do tej drugiej rundy. Oddali pierwszą rundę po to, żeby wygrać ostatnią. Jeżeli poczytamy te raporty z frontu, czy analizy, z którymi pewnie pan również się zapoznał, to pojawiają się informacje, że Rosjanie mogą uderzyć na Ukrainę od strony północnej w kierunku Charkowa i Sum. Pytanie jest, jakie siły mogą wydzielić i czy rzeczywiście takie uderzenie nastąpi, a jeżeli nastąpi, to kiedy? Ja swego czasu sugerowałem takie rozwiązanie na poprzedniej zimie, że Rosjanie mogliby coś takiego zrobić. Rzeczywiście Rosjanie mieli wtedy spore siły, oceniane na ponad 200 tysięcy żołnierzy. Jednak tego nie zrobiono. Wygrała koncepcja zastępcy szefa sztabu generalnego, generała Kima, który chyba był autorem tej koncepcji wojny na wyniszczenie z Ukrainą. I tych rozwiązań, które dawały zwycięstwo, ale też dużo ryzyka, Rosja się nie zdecydowała. Ale czy teraz Rosji jest potrzebne to szybkie zwycięstwo?
Podobno tak. Podobno jednak to, co Rosja robi w tej chwili, czyli szuka rozwiązań, żeby zamrozić ten konflikt, to też świadczy o tym, że Rosja potrzebuje tego oddechu. A do czego ten oddech jest Rosji potrzebny? Przede wszystkim, żeby odbudować swoje siły zbrojne, bo w tej chwili siły zbrojne, w moim odczuciu rosyjskie, utraciły tą esencję, która pozwala jej prowadzić im działania ofensywne na dużym obszarze. Oczywiście punktowo będą te bitwy zimowe, punktowe na całym froncie. Tutaj mówię, pierwsze co się nasuwa miejsce to Adijewka, ostatni jakby bastion w Doniecku ukraiński, taki przy samym Doniecku. No ale takich prowadzenie działań zaczepnych na nowym kierunku, czy Rosja jest gotowa na to, żeby przeprowadzić, w mojej ocenie o wiele jest mniej gotowa niż była to rok temu. Czyli co, zamrożenie konfliktu i czekanie na to, aż Ukraina się wykrwawi, a Zachód przestanie jej pomagać albo ograniczy tę pomoc do tego stopnia, że trzeba będzie zaakceptować status quo? Ukraina się będzie wykrwawiła, bo ona będzie walczyć do końca. To nie jest tak, że ona się podda. Ewentualnie jakieś wewnętrzne problemy mogą to zniweczyć. No widzimy pewne wewnętrzne problemy, mówiąc najdelikatniej. Trzeba zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt. Rosja nie walczy tylko militarnie. Ona walczy całym swoim państwem i jak tak traktuje każdy konflikt. Więc to też są działania wywiadowcze, specjalne. Mamy informacje o pewnych próbach otrucia pewnych osób z wywiadu wojskowego ukraińskiego. To jest właśnie ciekawa historia, bo dotyczy ona żony. Tak. Tak? Żony. Chociaż celem mógłby być szef, prawda? Tak. Wywiadu ukraińskiego, wojskowego, chóru. Ale akurat żona, ale też są też informacje, że tam kilka innych osób też było w międzyczasie podtruwanych. To tylko Maria Budjanowa, żona szefa głównego zarządu wywiadu, została otruta, podtruta. Ale to tylko pokazuje, jak mocno rosyjskie służby działają, jak mocno potrafią podejść pod osoby, które są bardzo ważne dla prowadzenia tych działań bojowych. Czyli widzimy, że to nie tylko front, że Rosjanie rzucili naprawdę swoje duże możliwości na działania takie niekonwencjonalne, takie wywiadowcze, które mają na celu zniechęcić państwa Zachodu do pomocy Ukrainie. A gdzie pan widzi jeszcze efekty, czy te działania, efekty działań rosyjskiego wywiadu, poza takimi no, spektakularnymi, jak to podtrucie żony? Trzeba pamiętać, że działania wywiadowcze to nie tylko takie bezpośrednie, czyli wprowadzenie agenta, czy tam osoby, która realizuje pewne czynności, ale to też działania niebezpośrednie, po prostu w kwestiach informatycznych, medialnych, popychania do pewnych działań, wykorzystania słabości danego państwa, czy też... Czyli co, narzucanie pewnej narracji. To są socjotechniki, techniki, które Rosjanie bardzo, bardzo dobrze wykorzystują. Mają w swojej tej nomenklaturze działań wywiadowczych czy działań specjalnych tego typu techniki do realizacji, którą na przykład my w państwach demokratycznych tego czegoś nie stosujemy. I oni wykorzystują słabość demokracji, ale proszę dobrze mnie zrozumieć, nie uważam, że demokracja jest słaba. Tylko po prostu wiedzą, jak funkcjonuje dane. No tak, jak mamy wolność słowa i swobodę pisania na przykład w internecie, czego bądź bez jakichś poważniejszych skutków prawnych, no to te boty i dokładnie mogą się pojawiać. Odporność państwa buduje się na świadomości tych zagrożeń. Mówię o odporności państwa demokratycznego. A czy my mamy taką świadomość? No mam nadzieję, że budujemy to w każdej chwili, nawet będąc tutaj, rozmawiając o tym i przekazując te informacje słuchaczom, to mówimy o pewnych zagrożeniach, stajemy się świadomi bardziej lub mniej występujących tego typu zagrożeń. A jak się przed tym bronić? Bo wiadomo, jest ten rosyjski trolling, on jest bardzo
Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jakie działania będą dla Rosji odpowiednie, czyli dla tych celów, co Rosja chce osiągnąć. I szukać obszarów, gdzie to może wykiełkować, znaleźć te obszary. Dobrze jest czyli co, sianie propagandy antyukraińskiej na tak, przykład. Tak, dobrze jest targetować, zrozumieć samą esencję tego, jak to powstaje i elementami edukacji, czy też rozmowy, czy też deaktywacji tych problemów, na przykład w dialogu polsko-ukraińskim, żeby te obszary, które są zagrożeniem, były omawiane i wskazywane, żeby nie były czymś, co wybucha nagle i powoduje pewne emocje pomiędzy państwami. No to wszystko powinno być diagnozowane przez służby i wskazywane decydentom. A to zapytam w takim razie o działanie służb ukraińskich. Czy to nie jest jednak ich znacząca słabość, skoro umożliwiły taką ingerencję Rosjanom, jak chociażby to podtrucie żony szefa głównego zarządu wywiadu? No tu jest już walka na noże, bez kurtuazji. Służby ukraińskie atakowały i mordowały pewne osoby w Rosji. Rosyjskie służby odpowiadają tym samym. To nie jest tak, że działa coś bez parytetu z drugiej strony. Jeśli jedna strona to robi, to druga strona też to robi. I to jest efekt tej bezpardonowej walki pomiędzy obiema służbami wywiadowczymi, czy też kontrwywiadowczymi obu państw. I to są te skutki, które do nas dochodzą medialnie, ale na pewno jest ich więcej, o których nie wiemy. Wczoraj zmarł generał dywizji Władimir Zawadzki. Miał wjechać na minę. Jak to się dzieje, że generał wjeżdża na minę? No to jest specyfika systemu dowodzenia rosyjskiego. Tam są wysunięte stanowiska dowodzenia, które dedykowane są do prowadzenia zarządzania. On naprawdę wjechał na tę minę? Tak, wjechał na tę minę, ale jest jeden bardzo ciekawy wątek, ponieważ normalnie zastępca dowódcy powinien być na zapasowym stanowisku dowodzenia i tam organizować pracę zapasowego stanowiska dowodzenia. Natomiast pomiędzy wysuniętym stanowiskiem dowodzenia a głównym stanowiskiem dowodzenia przemieszcza się dowódca główny w celu zarządzania walką, bo tam system rosyjski jest taki, że dowódca odpowiada za ten obszar. Troszeczkę jest inaczej niż w tym ujęciu natowskim, jeżeli chodzi o cały proces dowodzenia. No a tutaj mamy zastępcę dowódcy, który wjechał na front, czyli wjechał na to stanowisko, wysunięte stanowisko dowodzenia i wysadził się na minie. Więc no, tutaj jest troszeczkę inaczej było zorganizowane. Mówię, tak mówi doktryna, a nie zawsze jest to realizowane przez Rosjan. Natomiast dowódca ten był przez Rosjan, przez 14 Korpus, no, uważany za dosyć sprawnego dowódcę, takiego zaangażowanego w walkę. W zasadzie ten 14 Korpus bardzo mocno trzyma tutaj północną stronę od Bachmutu. Tamtej brygady rosyjskie mocno otrzymywały łupnie od Ukraińców, a mimo wszystko trzymał się ten korpus. Zresztą to jest korpus murmański tak zwany, bo to jest... To jest duża strata dla Rosjan? Na pewno na 14 korpusu duża. Książka Zbigniewa Parfianowicza, w której pod tytułem Polska na wojnie, gdzie jest opis działań polskich polityków, polskich służb przed agresją i w trakcie agresji. Tam jest taki ciekawy pasus właśnie poświęcony służbom specjalnym. Tylko Agencja Wywiadu Wojskowego przewidziała pełnoskalową... Służba Wywiadu Wojskowego. Służba Wywiadu, przepraszam. Wojskowego przewidziała pełnoskalową wojnę, natomiast nikt u nas nie był zainteresowany tematem. Ani jeden minister odpowiedzialny za resort obrony, ani drugi minister odpowiedzialny za służby. O czym to świadczy? I czy to jest prawda? No, służba wykonała swoje zadanie, po prostu przedstawiła decydentom swoje prognozy i działania. I na tym rola służby się kończy. Co tu komentować? Ale o czym to świadczy? Proszę mnie tutaj nie wskazywać na komentowanie działań polityków. Czy to świadczy o tym, że politycy mają małe zaufanie do informacji pozyskiwanych przez
służby, czy ta informacja była tak szokująca, że uznano, że jest ona mało wiarygodna do czasu, aż nie potwierdzili jej Amerykanie? No to było w mniejszości, jeżeli chodzi to, co proponowała Służba Wywiadu Wojskowego. Oczywiście prawo decydentów jest podejmowanie decyzji. Mamy kilka służb wywiadowczych, które przygotowują pewne prognozy dla decydentów. No w tym wypadku wygrała prognoza służby cywilnej. I na podstawie tej zapewne prognozy decydenci podejmowali takie, a nie inne decyzje. Proszę panie redaktorze zrozumieć, że w demokratycznym państwie służby wywiadowcze są od tego, żeby zdobyć informacje, przedstawić ją decydentom, zarekomendować prognozy i na tym rola służby wywiadowczej się powinna kończyć. Nie powinna wpływać na decyzje polityczne, bo to nie jest rola demokratycznej służby w demokratycznym państwie. Dzisiaj premier Łotwy mówi, że sytuacja na granicy z Rosją jest bardzo poważna. Finowie zamknęli w zasadzie swoją granicę z Rosją po tym hybrydowym ataku i tym, co mogliśmy jakiś czas temu obserwować na polsko-białoruskiej granicy, czyli tym najeździe uchodźców, czy też rzekomych uchodźców. Widać, że Rosjanie prowadzą swoje działania nie tylko na tym froncie ukraińskim, ale też rozszerzają ten front. To nie są działania rozszerzające, tylko klasyczne rosyjskie działania, o którym tutaj z panem redaktorem niejednokrotnie mówiliśmy, że nie tylko mówimy o działaniach typowo wojennych, gdzie widzimy korpus i dowódcę i znaczenia tego dowódcy, ale też mówimy o działaniach wszelkich, które może prowadzić całe państwo rosyjskie w stosunku nie tylko do Ukrainy, ale też do otoczenia związanego z całą wojną, czyli też do państw, które wspierają. Finlandia jest jednym z głównych państw wspierających Ukrainę, która weszła w tej chwili do NATO. Rosja wykorzystuje te same metody, które były wykorzystywane wobec Polski przed inwazją na Ukrainę, kiedy atakowała nas tą migracyjną polityką właśnie realizowaną z Białorusi. Teraz to samo zrobili z Finlandią, z tym, że Finlandia już wcześniej analizowała to całe zagrożenie i od razu przeszła do tych planów, które my powoli zamykaliśmy granice. Ona podeszła do tego zupełnie inaczej. Dała pierwsze ostrzeżenie, zamykając wszystkie przejścia graniczne, poza jednym w Laponii, wysoko na północy. A teraz całkowicie zamknęła przejście graniczne, dając sygnał Rosji, że po prostu nie godzi się na tego typu agresję niesymetryczną. Tym bardziej, że granica Finlandii jest o wiele dłuższa i trudniejsza do pilnowania, niż to miało miejsce z granicą polską. Tam nie ma Finlandia też jest oknem na świat. Była do tej pory oknem na świat dla Rosjan. Poprzez Finlandię wyjeżdżali Rosjanie i mogli załatwiać interesy w całej Europie, gdyż inne państwa, takie jak Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, zamknęły granice dla Rosjan. To prawda, wielu turystów rosyjskich jechało do Helsinek i tam się przesiadało i stamtąd mogło do Grecji czy innych Włoch sobie podróżować. Myśmy się nie zdecydowali na taki krok, czyli na całkowite zamknięcie granicy z Białorusią, między innymi ze względu na te stosunki gospodarcze czy handlowe, a również ze względu na to, że jednak biegnie tamtędy dość istotny tranzyt, między innymi do Chin. Natomiast ta presja, jak pan to określił, presja migracyjna realizowana przez Łukaszenkę, czyli tak naprawdę przez Putina, nie odniosła tego skutku, na którym Rosjanie liczyli, prawda? Nie udało się wytworzyć tego efektu przerażenia i jak wybuchła ta pełnoskalowa wojna i te dziesiątki, setki tysięcy ukraińskich uchodźców do Polski przyjechało, to nie było odruchu zatrzymywania ich, zamykania granicy, tylko wręcz przeciwnie. To po co Rosjanie próbują to z Chinami? To prawdopodobnie przeskalowało, nie było doskalowane przez Rosjan te działanie, chociaż liczono na wiele, niewiele uzyskano. Jeżeli chodzi o Finlandię, no to przede wszystkim presję na te państwo, które
Proszę pamiętać, że Finlandia przez wiele lat była państwem neutralnym, też współpracującym z Rosją, jeszcze wcześniej z Sowietami, żeby zachować tą neutralność. Więc liczy Rosja na coś takiego, że te ruchy, które by były w Finlandii odpowiedzialne za to, żeby wrócić do tego status quo, żeby nie mówić, żeby je w jakiś sposób podbić, więc Rosja atakuje właśnie tymi migrantami Finlandię, żeby ta presja migracyjna podbijała też te skrajne ugrupowania w Finlandii, żeby one też doszły do głosu i były bardziej przychylne Rosji. No to są jeden z elementów. To prawda, że Finlandia była przez dziesiątki lat tym zmusu, no bo to zostało wymuszone na Finlandii po wojnie, państwem neutralnym. Mówiło się o finlandyzacji, prawda? Takie były pomysły na finlandyzację Polski czy później Ukrainy. Pan uważa, że po tym wahnięciu się wahadła, które w Finlandii nastąpiło, przez rząd fiński nie podejmował tej decyzji, abstrahując od oczekiwań społecznych. Tam poparcie do integracji z NATO było olbrzymie. Tam ten strach przed rosyjską interwencją jest żywy i silny, że tą presją migracyjną oni są w stanie zmienić nastroje społeczne? Mi się wydaje, że przeanalizowali. Nie jestem specjalistą od polityki fińskiej, więc tutaj mogę się mylić, ale pewnie też sobie zaanalizowali, co będzie takim katalizatorem pewnych ruchów świadczącym o tych, żeby jakąś tam zmianę polityczną to zrealizować. Pewne czynniki były wykorzystywane może nie taki migracyjny, ale w innych krajach, na Słowacji, na Węgrzech są pewne działania rosyjskie, które jakby podbudzają do pewnych działań. To prawda, to działania rewindykacyjne, tak? To są jakby z obszaru tych, które Rosja dokładnie zna funkcjonowanie demokracji, wie w jaki sposób realizować pośrednio, bezpośrednio działania. Jest bardzo ciężkie do uchwycenia, wymaga monitorowania pewnych zachowań i dokładnego sprecyzowania obszarów zagrożenia i odpowiednio reakcji na to. W naszej demokracji jedynym sposobem to jest budowanie świadomości, to jest nasza odporność na tego typu działania. Wiemy, że Rosjanie nie odpuszczą, że prowadzą te działania hybrydowe, o których wspomnieliśmy, że dążą do zamrożenia konfliktu z Ukrainą i wykrwawienia Ukrainy. Czy to oznacza, że Ukraińcy muszą się pogodzić z utratą tych terytoriów zajętych w 2014 roku? Ja mi się wydaje, że nigdy Ukraińcy się z tym nie pogodzą. Znaczy ja wiem mentalnie oczywiście tak, natomiast no, jest coś takiego jak pewna brutalność polityczna, tak? I trudno powiedzieć, czy tak naprawdę Ukraina jest gotowa do podpisania jakichś porozumień, tym bardziej, że Rosja też mimo wszystko, jeśli wygrywa rundę, to znaczy, że jeszcze nie wygrała całej wojny. Pytanie, jaką przyjmie strategię Ukraina na 2024 rok? A jaką może strategię przyjąć, biorąc pod uwagę swoją sytuację gospodarczą, biorąc pod uwagę konflikty polityczne, które Ukrainę rozdzierają i biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, bo w światowej polityce dużo się dzieje. Mamy wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wedle niektórych, wedle wielu jest w dużym stopniu inspirowany przez Rosjan. Wiele przynajmniej w tym momencie wskazuje na to, że dojdzie do zmiany w władzy w Białym Domu i to na człowieka, który jest bardziej przychylny Putinowi niż obecny główny lokator tego Białego Domu. Jakie wyjścia ma Ukraina z tej sytuacji? No, trudno mi tutaj Ukraińcom pouczać, jakie mają wyjścia. Ja wiem, co muszą, w jakich obszarach muszą działać. Przede wszystkim muszą na froncie wewnętrznym usiąść i rozwiązać parę ważnych problemów.
bez grubej kreski albo z grubą kreską, to już jest kwestia polityczna, ale front wewnętrzny jest tym frontem, który jest w tej chwili najważniejszym. Jest jeszcze ważniejszy niż ten zaporoski czy doniecki, bo tam żołnierze sobie giną, ale oni muszą wiedzieć, za co giną, a muszą ginąć za kraj, który ma pomysł na to, jak walczyć, a przede wszystkim jak zarządzać tą walką. Tu jest pewien kryzys przywództwa w Ukrainie. Trzeba się go zdefiniować, jakie ma obszary, jakie ma cechy to i należy to zwalczać. To są pewne zaniedbania, które nie zostały podjęte na samym początku, kiedy była dobra jakby sytuacja do tego, żeby podjąć jakieś bardzo radykalne działania. Natomiast wszyscy szli na tej euforii bronienia się i takiego carte blanche dania siłom politycznym, żeby realizowały te zadania obronne, i to ważne, ale siły polityczne też powinny oczyścić się z pewnych rzeczy, wiedząc, że nadejdzie gdzieś kryzys, zmęczenie i wyjdą te wszystkie rzeczy, które są w genach złych. Generał Załużny wprost stawia zarzuty prezydentowi Zełenskiemu w tym słynnym wywiadzie w The Economist, tak, a wcześniej wypowiedzi ukraińskich żołnierzy, że są traktowani jako mięso armatnie, i ta kontrofensywa, która została nieprzygotowana. Ja nie wiem, czy nieprzygotowana. Ofensywa miała swój bardzo konkretny cel, miała założenia. Zapewne niektóre rozwiązania generała Załużnego, który chciał dość pewnie odważnie pójść w niektórych sprawach, nie zostały zaakceptowane politycznie i zostało to wybrana taka, a nie inny rodzaj. Ona miała szansę powodzenia, z tym, że zabrakło sił i środków do doprowadzenia, a Rosjanie sobie to przekalkulowali, że gdy zasypią te okopy tą wkładką mięsną, to Ukraińcy i tak będą musieli zużywać na to zasoby, a oni zachowają te jednostki, które są najbardziej wartościowe i mieli te zasoby, żeby coś takiego zrobić. Więc Ukraina zaczęła walczyć na zasadach rosyjskich i to był błąd. Jakim dowódcą jest Załużny? Załużny jest bardzo, bardzo przenikliwym dowódcą, odważnym i mającym ciekawe koncepcje, ale też pamiętajmy, że na tym poziomie dowodzenia to nie tylko sam naczelny wódz podejmuje decyzje, ale w ukraińskim jakby systemie jest i prezydent, który zatwierdza pewne rzeczy dotyczące działań. Załużny też ma sporą opozycję wśród wojskowych ukraińskich, to też trzeba pamiętać, więc te sprawy, podziały, to są pewną naturalną rzeczą w krajach demokratycznych, czy tam bardzo blisko demokracji. Tutaj jest jeden moim zdaniem problem. To nie jest problem Ukrainy, to jest problem Zachodu, który nie dostarczył Ukrainie tego, co było jej potrzebne tak naprawdę na samym początku ofensywy, a którym wszyscy specjaliści mówili, jeżeli chodzi o pociski dalekiego zasięgu, żeby atakować elementy logistyczne, żeby atakować elementy te, które budują drogi kolejowe, to potrzeba odpowiedniej ilości pocisków, ale nie atakować drogi kolejowe, tylko atakować sprzęt, który buduje, czyli te brygady kolejowe na przykład, które układają te dziesiątki kilometrów torów w kilka dni. O tym pisali wielu analityków ukraińskich, ale tych środków nie było. Zostały wykorzystane na Krym, oczywiście ważny, ale ich było za mało, żeby ostrzelać jeszcze te elementy, które dawały Rosjanom późniejszą przewagę w walce już w jesieni i zimą. Mało optymistycznie to wszystko brzmi. Niemniej cały czas trzymamy kciuki za Ukraińców. Pułkownik Maciej Korowaj był moim Państwa gościem. Czy nowy rząd Mateusza Morawieckiego uzyska wotum zaufania? To było pytanie w naszej sondzie. 79% uczestników tej sondy uważa, że nie uzyska takiego wotum zaufania. 21% całkiem sporo uważa, że uzyska. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam w imieniu Kamila Szewczyka jutro tradycyjnie na godzinę 18:00. Spokojnej nocy życzę. Dobranoc. Dobranoc.